Serdecznie zapraszam. Atmosferę świąt czuć już w Opolu bardzo mocno. Ja się nie mogę doczekać, a szczególnie nie mogę się doczekać Jarmarku Bożonarodzeniowego, który co roku organizujemy na rynku. Będzie jeszcze piękniej, mam nadzieję, niż w poprzednich latach. Przede wszystkim będzie szybciej. 25 listopada od tego dnia będzie można już się pobawić, napić grzanego wina, pojeździć choćby na Młyńskim Kole, Diabelskim Oku, różnie jest ta atrakcja nazywana. Mnóstwo innych towarzyszących atrakcji od tego 25 listopada do końca roku, mnóstwo zabawy na opolskim rynku. Oczywiście nie zapominamy o tym, że nie tylko święta, ale po świętach zaraz Sylwester i Nowy Rok. Cieszymy się, wchodzimy z nadziejami w Nowy Rok, dlatego zapraszam na dużą zabawę sylwestrową, która w tym roku, tym razem pod Stegu Areną. O szczegółach jeszcze powiemy, ale myślę, że będzie tanecznie, wesoło, radośnie, że z wielką pompą wejdziemy w Nowy Rok. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o wystawców, mamy ich ponad 60, jeżeli chodzi o liczbę różnorodnych produktów, ponad 100. I tutaj w zagospodarowanej strefie całego już rynku, bo w tym roku zdecydowaliśmy się również jako miasto i dział promocji zamknąć dodatkowo jedną ulicę od Urzędu Stanu Cywilnego i w tym miejscu będą też jakby punkty handlowe. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie dużo ciekawych produktów, będzie takich produktów niepowtarzalnych, których nie znajdziecie w sieciach sklepów, tylko właśnie podczas jarmarku będą one promowane. Ręcznie zdobione bombki od słynnej pani Steniu, która jest zapraszana na jarmarki, wszystkie jarmarki w Europie, ponieważ jest to wspaniałe rękodzieło, taka prawdziwa manufaktura, ale obok tego na przykład również w tym roku chcemy zaproponować czekoladowy domek. Oznaczać to będzie, że w tym domku będą cukierki, będą czekolady i czekoladki, których również je dostaniecie w standardowym sklepie, z uwagi na to, że firma duńska postanowiła rozpocząć swoją promocję właśnie swoich wyjątkowych wyrobów, tu zaczynając od Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu, więc też serdecznie zapraszam. W tym roku jarmark potrwa rekordowo długo, bo do Sylwestra, 31 grudnia, jeszcze będzie można przyjść tutaj na opolski rynek, wspólnie się pobawić, skosztować grzańca, skosztować różnego rodzaju pyszności, czy zrobić zakupy również w przerwie świątecznej. Ale żeby jarmark trwał dłużej i żeby tych wystawców mogło być więcej, a mamy mieć ich naprawdę sporo więcej, potrzebujemy trochę zmienić organizację ruchu tutaj w centrum, polegającą na tym, że już od 15 listopada zamkniemy ulicę przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, ale pozwoli nam to logistycznie, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, rozplanować jarmark i zaprosić wszystkich tutaj na opolski rynek na wyjątkowe wydarzenie. Ten jarmark rzeczywiście będzie wyjątkowy. Marsz rozpoczyna się 2 grudnia o godzinie 16 na ulicy Krakowskiej 32 pod Centrum Aktywizacji Społecznej. W tym roku nasza akcja będzie skierowana na pomoc Hospicjum Dziecięcemu w Opolu, które pod swoją opieką ma 25 dzieci chorych na raka. W tym roku chcemy zbierać na koncentrator tlenu. Miejmy nadzieję, że się uda. Liczymy na szczodrość mieszkańców Opola, Opolszczyzny. W tym roku zmienia się trochę reguła atrakcji dla naszych uczestników marszu. W tym roku akurat zdecydowaliśmy wspólnie z Mikołajem, że niezależnie od tego, czy jesteśmy duży i czy mali, czy jesteśmy płci żeńskiej czy męskiej, możemy się przebrać i konkurs będzie na świąteczno-bajkowy strój. Także czy Mikołaj, czy bombeczka, czy choinka, czy ciasteczko, wszyscy są chętnie witani na tym marszu i będziemy mieli po prostu atrakcyjne nagrody dla uczestników. Z Mikołajem przygotowaliśmy, jak co roku, taniec Mikołajów, o którym nie wspominałam. Tutaj z naszymi podopiecznymi z placówki wsparcia dziennego Pozytywka zatańczymy taki taniec nasz mikołajkowy. A kto by chciał się nauczyć kroków, jest na naszym Facebooku. Drogie kochane dzieci, jeżeli chcecie poznać sekrety elfów, sekrety renifera, czy sekrety samego Mikołaja i skosztować fantastycznych pierników mikołajowej, zapraszam na nasze warsztaty.